W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, czy osoba nieuprawniona może zawrzeć z agencją marketingową umowę, która na sam koniec okaże się ważna. Zanim jednak zaczniemy, jeżeli w trakcie tego odcinka wpadnie Ci coś do głowy, coś o to chciałbyś mnie zapytać, albo może przypomnieć jakiś problem prawny, z którym zmaga się Twoja agencja, to zawsze możesz umówić się ze mną na bezpłatną konsultację pod adresem rozmowa.gajekpartnerzy.pl a jeżeli potrzebujesz umowy i to tak na wczoraj i musisz po prostu szybko ten temat ogarnąć, to zapraszam Cię do mojego sklepu z umowami pod adresem sklep.gajetpartnerzy.pl. Myślę, że prowadząc agencję marketingową prędzej czy później, to po prostu jest nieuniknione, prędzej czy później natniesz się na takiego Janusza biznesu, Janusz Biznesu to jest taki szczególny gatunek przedsiębiorcy, który potrzebuje wszystko szybko, tanio i dobrze, no i bywa, że po prostu ociąga się z płatnością twojej faktury albo nie płaci jej wcale. Eee, tacy nasi rodzimi Janusze Biznesu o, opracowali wiele taktyk na unikanie regulowania swoich zobowiązań. I to zjawisko gospodarcze świetnie pokazuje spot firmy PayHelp, który niedawno można było zobaczyć w telewizji. Co swoją drogą jest też świetnym przykładem meme marketingu, bo bohater tego spotu, czyli właśnie Janusz Biznesu, to jest. Zdecydowanie bardzo powszechny e, mim. E, wracając jednak do tego, e, jak Janusze mogą namieszać twojej e, agencji. E, otóż jedną z takich ulubionych Januszowych broni jest zarzucanie, że umowę negocjowała, czy podpisała, czy pilotowała osoba nieuprawniona. E, no, a jeżeli e, jest tak, że ty nie do końca sprawdziłeś, kto reprezentuje twojego klienta. Być może troszeczkę założyłeś, że rozmawiasz z decydentem, bo na przykład ktoś ci wysyła zapytania z maila firmowego, czy przedstawiasz się jako dyrektor marketingu. Zakładasz, że to jest osoba decyzyjna, no a później się okazuje, że no, nie do końca. Powiem tak, spokojnie, nie ty pierwszy i nie ostatni, e, to się czasami zdarza. E, na moim blogu jeden z bardziej popularnych e, artykułów, jaki napisałem, to 6 zasad, dzięki którym unikniesz wpadki w branży kreatywnej, i właśnie jedną z tych wpadek jest taka sytuacja, gdzie tę umowę podpisujesz, negocjujesz, czy po prostu wykonujesz wspólnie z osobą, która no, nie do końca jest osobą e, uprawnioną. E, Chcecie zapewnić, że jest jeszcze szansa, żeby wyjść z tej opresji obronną ręką i z zapłaconą fakturą? Za chwileczkę dowiesz się, jak to zrobić. Zacznę jednak od tego, o tej strony prawnej. Takiego, taką osobę nieupoważnioną, takiego jegomościa my prawnicy nazywamy mianem falsus prokuratora. I to, to ta osoba oczywiście nie ma nic wspólnego z prokuraturą. Natomiast w praktyce ta osoba nieuprawniona może stwarzać pozory, że działa za przedsiębiorcę, chociaż w rzeczywistości nie zostało jej formalnie udzielone jakieś pomocnictwo, upoważnienie, nie jest ona do tego w jakiś sposób umocowana, albo przynajmniej w taki sposób, który mógłbyś później przed sądem wykazać. I absolutnie nie chodzi o taką osobę jak pani menadżerka z działu marketingu. Która z jakichś bliżej nieznanych przyczyn postanowiła cynicznie rozegrać Twoją agencję? Taka pani menadżer w 99% przypadków absolutnie działa za wiedzą, przyzwoleniem i, i błogosławieństwem naszego Janusza. Jej zadaniem mogło być odszukanie i wybranie agencji, a następnie przykładowo wiem, zlecenie jej wykonania sklepu dla jej pracodawcy. I ona się z tego zadania wywiązała. Twoja agencja zapewnie również wywiązała się z powierzonego jej zlecenia. Problemem jest jednak to, że ten Janusz biznesu po prostu zmienił zdanie, kiedy przyszło do płacenia. I to właśnie na potrzeby wykręcenia się od zrobienia przelewu za fakturę nagle pani menadżerka staje się tym falsu z prokuratorem, a Janusz umywa ręce mówiąc. Słuchajcie, ja z Wami żadnej umowy nie podpisywałem, nic na ten temat nie wiem, ale ta sytuacja nie jest beznadziejna, ponieważ no, nic nie stoi z prawnego punktu widzenia, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to, co z Tobą ustaliła osoba nieuprawniona, zostało później potwierdzone przez przedsiębiorcę. Takie potwierdzenie skutkuje uznaniem Waszej umowy za wiążącą i taką zawartą w sposób zgodny z prawem, to jest taki sposób na prawne naprawienie umowy, to jest właśnie jej potwierdzenie. Tylko, oczywiście należy zadać pytanie, które absolutnie nie jest naiwnym pytaniem, czy uchylający się od zapłaty Janusz biznesu będzie miał ochotę i, i wolę cokolwiek potwierdzać. Tak? No, to, oczywiście jest to marzenie ściętej głowy. E, bo przypomnę, że Twój problem nie polega na tym, że pani. E, z marketingu faktycznie cokolwiek z tobą ustalała bez tej Januszowej zgody, tylko problem polega na tym, że to pan Janusz tak twierdzi i że używa tego jako wymówki, żeby ci nie zapłacić. I całe szczęście polega na tym, że jeżeli za przedsiębiorcę działa osoba nieuprawniona, to jej czynności, ta umowa czy te ustalenia mogą być potwierdzone na Różne sposoby. To wcale nie oznacza, chociaż może, że Janusz musi napisać pismo, w którym uroczyście oświadcza, że zatwierdza wszystkie czynności e, e, rzekomego pomocnika czy pani menadżer i tak dalej. Oczywiście takie pismo może stworzyć, ale to nie jest. Jedyna droga do naprawienia e, takiej umowy. E, w pewnych sytuacjach e, rozumie, za, rozumie się samo przeście, że umowa została potwierdzona. E, I właśnie, pan Janusz, nawet w sposób może niezamierzony e, może potwierdzić e, ważność waszej umowy także swoim własnym e, zachowaniem. I tutaj takie dwa e, Przykłady tak zwanego dorozumianego potwierdzenia umowy. To po pierwsze jest albo częściowa zapłata, a drugi najczęstszy przypadek to jest wykorzystanie efektów pracy Twojej agencji. Zapłata jest uważana za takiego króla czy królową dowodów na okoliczność, że strony faktycznie łączyła jakaś umowa, ona była wykonywana i, i traktowana przez strony jako umowa ważna. I tak forma zapłaty to oczywiście nie chodzi mi o zapłatę końcową, ale jeżeli to jest jakaś zaliczka, jeżeli to jest jakaś zapłata za pierwszą ratę, jakiś przelew, który poszedł od drugiej strony, jest zazwyczaj potwierdzeniem tego, że absolutnie wiąże nas umowa, i, i późniejsze zarzuty, że ona jest nieważna i są po prostu. Wymyślane tylko po to, żeby dalej nie robić przelewu. Natomiast drugim takim przypadkiem, jak wspomniałem, to jest skorzystanie z Twojego projektu, czy to z grafiki, czy z materiału wideo, to jest nawet lepszy dowód, ponieważ jeżeli Janusz biznesu korzysta z efektu Twojej pracy, no to jest z niej zadowolony. Przecież by nie korzystał z czegoś, czego nie zamawiał, to byłoby pozbawione jakiegokolwiek sensu, jak to w ogóle przed sądem później wytłumaczyć. Ja nie miałem z agencją umowy, ale skoro już coś dostałem, to postanowiłem, że wykorzystam. No to absolutnie nigdy w sądzie nie przejdzie to po prostu nie trzyma się, kolokwialnie rzecz mówiąc, kupy. Jeżeli druga strona zdecydowałaby się, tak na marginesie, zdecydowałaby się na wykorzystanie twoich materiałów, to możesz dochodzić zapłaty nie tylko za swoją fakturę, ale także odszkodowania za naruszenie Twoich praw autorskich. I tutaj chcę zastrzec, że to są tylko takie dwa podstawowe przykłady, takie najczęstsze sytuacje, bo tak naprawdę sposobów na takie dorozumiane potwierdzenie umowy można naprawdę bez liku wymienić. Zdarzało mi się w mojej praktyce, że Ktoś twierdzi, że nie ma umowy, a potem z jakiegoś powodu próbuje tą umowę wypowiedzieć, albo najpierw tą umowę wypowiedział, a potem stwierdził, że tej umowy w ogóle nie było. No jeżeli próbujemy coś wypowiedzieć, no to absolutnie potwierdzamy, że jakaś umowa nas wiąże. Zdarza się również, że ktoś mówi, że nie ma umowy, a z drugiej strony domaga się usunięcia jakichś wad czy, czy wykonania jakichś poprawek. To też. Jest ze sobą zupełnie e, sprzeczne. I ostatni e, przykład, który z mojej niedawnej e, sprawy sądowej się pojawił, e, i to sąd uznał za bardzo istotny dowód, to jest to, że nasz Janusz Biznesu był w każdym jednym mailu dodawany jako osoba do wiadomości. E, przychodziły do niego kolejne maile od agencji i od e, osoby e, ze strony tego przedsiębiorstwa. Która negocjowała z agencją, pan Janusz to dostawał, ale absolutnie na to nie reagował, aż do momentu, kiedy przyszło do płacenia. No i również e, ta jego pasywna postawa to, ta, ta postawa e, takie milczenie. E, do czasu, kiedy mu się to opłacało, no to sąd uznał, że nie może to być uznane za to, że, że umowa była nieważna, tylko było to właśnie dorozumiana, milcząca zgoda na to, co się działo. Morał jest jednak dzisiejszego odcinka taki, że jeżeli spotkasz na swojej drodze takiego Janusza biznesu, to albo uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Albo naprawdę, naprawdę dopilnuj kwestii formalnych. sprawskim z kim zawierasz umowę, kto ją podpisuje imieniem tego przedsiębiorcy, czy ma do tego pełnomocnictwo, Poproszę o takie pełnomocnictwo, możesz nawet wzór takiego pełnomocnictwa wysłać drugiej stronie. Naprawdę dopilnuj tego, ponieważ w ten sposób z góry wytrącasz pewne argumenty drugiej stronie, i to wydatnie zwiększa Twoje szanse na to, że ten projekt zakończy się happy endem, czyli właśnie zapłatą. To wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Więcej informacji znajdziesz na moim blogu na Pamiętaj, że jeżeli chcesz coś ze mną skonsultować, to wejdź na rozmowa.gajekpartnerzy.pl. A jeżeli potrzebujesz pomocy w temacie umów, sklep.gajekpartnerzy.pl. Do usłyszenia!